powiedz, gdzie jesteśmy i co tu robimy? Jesteśmy na gali hasztagi roku 2021 roku. I w ręku trzymasz statuetkę. Powiedz, co to? W kategorii TikToker roku. Jestem laureatką i bardzo, bardzo się cieszę. Od jak dawna działasz na TikToku i co tam pokazujesz? Tak naprawdę od ponad 3 lat i dosłownie wszystko. Lifestyle, całe moje życie, problemy, dosłownie smutki, szczęście, życie z chłopakiem, z kotkiem, dosłownie naprawdę wszystko. I o czym twoim zdaniem właśnie warto mówić w sieci? O naszym codziennym życiu, o naszych zmartwieniach, problemach, bo osoby, które nas oglądają, mają również podobne zmartwienia i nie warto zakłamywać świata, nie warto tworzyć jakiegoś wyidealizowanej rzeczywistości, bo cierpimy na tym również my i nasi widzowie. Mówiłaś właśnie też o tym, jak ważne jest wsparcie. Czy ty je na co dzień od kogoś dostajesz? Bo na pewno pojawiają się też czasami jakieś nieprzychylne komentarze. Jak sobie w ogóle z tym radzisz? Po pierwsze, dostaję wsparcie od moich bliskich, od mojej rodziny, ale nie dostaję wsparcia od moich kolegów, koleżanek ze świata. I to jest najsmutniejsze, że kogokolwiek spotykam na swojej drodze, to patrzą na mnie spod byka, oceniają mnie. Jest to bardzo smutne i mnie to bardzo personalnie dotyka, bo jestem bardzo wrażliwą osobą. Ja bym chciała mieć z każdym równy kontakt. Chciałabym, żeby ludzie mieli do mnie szacunek taki, jaki ja mam do nich. A niestety przez to, że oni we mnie widzą rywalizację, konkurencję, to traktują mnie trochę inaczej, nie tak, jakbym chciała. I dlatego powiedziałam o tym na gali, żebyśmy traktowali siebie równo, nie patrzyli na nasze liczby, bo to liczby to jest wynik naszej pracy. To nie jesteśmy my całkowicie. Ja chcę patrzeć na człowieka jako na człowieka wartościowego, a nie na to, ile ma liczb. Pozdrawiam wszystkich oglądających i zapraszam do subskrypcji. Buziaki!